Podlaski Fundusz Rozwoju. Jesteśmy po to, byś ty mógł realizować swoje marzenia, tworzyć nowe miejsca pracy, inwestować, rozwijać się i prowadzić dochodowe przedsiębiorstwo. Podlaski Fundusz Rozwoju to marka sama w sobie. Przekonaj się o tym osobiście. www.pfr.org.pl. Podlaski Fundusz Rozwoju. Zawsze do twojej dyspozycji. W przyszłym roku zapowiada się kolejna zmiana w segregowaniu odpadów. Dzisiaj zużyte oleje spożywcze lądują w kanalizacji, nie wpływając dobrze na stan i sieci, i urządzeń oczyszczających ścieki. Drugi sposób powszechnego pozbywania się tłuszczu z patelni lub frytkownicy to zlewanie go wprost do odpadów zmieszanych, co negatywnie wpływa na wyniki segregacji odpadów podlegających recyklingowi. Obie metody są niewłaściwe i niosą za sobą spore ryzyko dla środowiska i kieszeni. W końcu to my płacimy w cenie ścieków za kosztowne naprawy urządzeń separujących płynne nieczystości. Na dziś, jeżeli chodzi o kwestię oddania zużytego oleju spożywczego do naszych odpadów, wygląda to w ten sposób, że powinniśmy taki olej zlać do butelki i umieścić go w odpadach na odpady zmieszane. Jak ustaliliśmy, tak zebrany, wyrzucany w naczyniu olej spożywczy to prawdziwa rzadkość w miejscowym PGO. Z obserwacji firmy PGO wynika, że nie jest to jakiś potężny problem, jeżeli chodzi o odbiór tej frakcji akurat odpadów. Tak naprawdę można powiedzieć, PGO twierdzi, że jest to marginalna część odpadów, które trafiają do naszej instalacji. Takich odpadów jak właśnie odpady jadalne nie ma dużo. A nie ma dużo, bo tłuszcz ląduje w kanalizacji, co nie uszło uwadze kolejnej miejskiej spółki, przedsiębiorstwu wodociągów i kanalizacji. Wszak to oni z naszych opłat pokrywają koszty czyszczenia sieci i konserwacji oraz napraw urządzeń separujących tłuszcze po frytkach lub kotletach. Czas więc w trosce o własny prywatny portfel pomyśleć o zmianie nawyków. Niebawem otworzy się na nowość również miejscowe PGO. Zużyty olej jadalny można by było wysegregować jako oddzielną frakcję. Wiąże się to z tym, że PGO musiałoby zmienić swoje pozwolenie na zbiór odpadów i takie pozwolenie tak czy siak będzie musiało być zmienione w przyszłym roku z uwagi na toczące się tam prace związane czy to z nowymi instalacjami, czy z planowaną dobudowy spalarnią odpadów, więc przy okazji również i taki kolejny kod odpadów zostanie dopisany do działalności spółki, czyli kod związany z odpadami w postaci oleju kuchennego. I wtedy taki olej kuchenny, jeżeli mieszkaniec będzie chciał oddać jako oddzielny, że tak powiem, odpad, oddzielny śmieć, będzie musiał gromadzić i przewozić bezpośrednio na teren instalacji, czyli do PGO i tam na terenie PSZOK-u taki olej zostawiać. Zatem na dziś, podsumowując, PGO nie widzi tego jako jakiegoś wielkiego problemu. Tego oleju w tej frakcji odpadów zmieszanych trafia do instalacji naprawdę bardzo mało i nie jest to jakaś spektakularna ilość odpadów. Natomiast w przyszłości jak najbardziej będzie możliwość, by ten odpad wyselekcjonować, wysegregować i oddać go już bezpośrednio do PSZOK-u przy ulicy Raczkowskiej. W ocenie urzędników jednak może pojawić się, choć niekoniecznie musi, ryzyko związane z tym, że będą to odpady przemysłowe. Mówiąc wprost, z lokali gastronomicznych, one dzisiaj prawdopodobnie również też trafiają do kanalizacji sanitarnej, tego nie wiem, domyślam się. Natomiast być może, jeżeli taki kod pojawiłby się w przyszłym roku, bo chcemy ten kod odpadów wprowadzić w przyszłym roku, być może pojawią się tutaj duże ilości takich odpadów właśnie z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, działalności gastronomicznej. O to jednak martwić się nie trzeba, bo przeprowadzone przez nas rozeznanie wskazuje, że suwalska gastronomia od lat zbiera zużyte oleje jadalne i sprzedaje ten odpad wyspecjalizowanej firmie, której opłaca się przyjechać tu, zapewnić odpowiednie pojemniki, odebrać zgromadzony tłuszcz i jeszcze za niego zapłacić.